Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Bohaterem dzisiejszego filmu będzie hybrydowa klawiatura mechaniczna z podświetleniem RGB od firmy Genesis. TOR 200 RGB to klawiatura stworzona dla graczy, która łączy w sobie cechy klawiatury mechanicznej i membranowej dzięki zastosowaniu w niej przełączników hybrydowych, co w efekcie ma dać użytkownikowi wrażenie, że ma do czynienia z typową klawiaturą mechaniczną. Układ klawiszy jest standardowy, z pełnym blokiem numerycznym, małym enterem i większym klawiszem backspace. Dodatkowo znajdziemy tu również kilka przycisków multimedialnych, za pomocą których będziemy mogli zwiększyć bądź zmniejszyć głośność podczas naszej rozgrywki. Jako że jest to klawiatura kierowana dla graczy, nie mogło zabraknąć funkcji blokowania przycisku Windows oraz możliwości zamiany klawiszy strzałek z przyciskami WSAD. Z zewnątrz klawiatura prezentuje się bardzo okazale, zastosowano w niej sześciostrefowe podświetlanie RGB działające w 9 trybach, do których przejdziemy za chwilę. Na spodzie klawiatury znajdziemy 5 gumek antypoślizgowych, które bardzo dobrze spełniają swoją funkcję. Niestety zabrakło ich na podwyższeniach klawiatury, co na bardzo ślizgiej powierzchni da się delikatnie odczuć. Z tyłu znajdziemy podwójny hub USB oraz mostek do podłączenia mikrofonu i słuchawek. Klawisze zostały wykonane w technologii Double Injection, co zapewnia zwiększoną wytrzymałość na ścieranie. Producent zastosował tu również 19-klawiszowy anti-ghosting, który moim zdaniem mógłby działać nieco lepiej. Sprawdźmy teraz, jak działają zastosowane w klawiaturze przełączniki hybrydowe. Klik przycisku jest dobrze wyczuwalny i dość przyjemny jak na tego typu rozwiązanie. Natomiast głośność klawiszy jest nieco zróżnicowana i w przypadku większych przycisków jest nieco głośniej. Klawiatura została wyposażona w sześciostrefowe podświetlenie RGB, które aktywujemy za pomocą jednego przycisku. Do dyspozycji mamy aż 9 trybów podświetlania klawiszy, w których możemy regulować intensywność świecenia oraz zmieniać szybkość iluminacji. Pierwszy tryb to bardzo przyjemna fala. Drugi tryb, trzeci to oddychanie, czwarty, piąty to stałe podświetlenie klawiszy z możliwością wyboru kolorów, szósty, siódmy to podświetlanie strefowe z możliwością ustawień użytkownika danej strefy w danym kolorze. Ósmy to reakcja na przycisk. I ostatni tryb to reakcja na dźwięk. Genesis TOR 200 RGB. W ogólnej ocenie klawiatura TOR 200 RGB wypada bardzo dobrze. Znajdziemy w niej sporo cech naśladujących sporo droższe klawiatury mechaniczne dla graczy z podświetleniem RGB. Tak więc jeśli ktoś dysponuje ograniczonym budżetem, myślę, że Genesis TOR 200 RGB będzie bardzo dobrym wyborem. Link do aktualnych cen klawiatury znajdziecie oczywiście w opisie filmu. A na dziś to już wszystko. Trzymajcie się, cześć!